Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym programie Pytanie do Burmistrza. Ze mną jak zwykle pan burmistrz Tomasz Bąk. Dzień dobry panu. Witam panie redaktor, witam państwa. Panie burmistrzu, nasi widzowie zasypali nas pytaniami, tym razem licznymi. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy wszystkie, ale pierwsze z nich dotyczy Straży Miejskiej. Ja może też powiem, że dostał pan dwa z tych pytań, aby móc przygotować liczby. Więc myślę, że będziemy mogli na wszystko odpowiedzieć. Pytania odnośnie Straży Miejskiej pojawiły się i w Kętach, i w Łękach. Mieszkańcy po pierwsze twierdzą, że Straży Miejskiej nie widać na drogach. Nigdzie ich nie widać ponoć. Pytają, po co w ogóle Straż Miejska jest w tym momencie potrzebna, jeżeli jej nie widać. Ile kosztuje utrzymanie jednostki? Jakie przynosi zyski? O ile w ogóle. I czy nie lepiej byłoby, aby straży nie było w tym momencie? Tak naprawdę ja już czuję, że pytań faktycznie może być wiele, ponieważ w tym jednym pytaniu o Straż Miejską zawartych jest pytań co najmniej kilkanaście. Ale skoro mamy dużo pytań, postaram się odpowiadać krócej. Dyskusja na temat konieczności posiadania Straży Miejskiej czy Straż Gminnych jako takich jest dyskusją ogólnopolską, bardzo popularną, rozpowszechnioną. Szczególnie w tej chwili temat chyba jest wyjątkowo medialny po zatrzymaniu strażników bodajże w Dąbrowie Górniczej. No, mamy klasyczny przykład prawdopodobnie afery korupcyjnej. I błędem byłoby rozlewanie tej afery na w ogóle pojęcie Straży Miejskiej na terenie całego kraju, tym bardziej na terenie gminy Kęty. Pytanie o koszty. Dziękuję za wcześniejszą podpowiedź. Państwo wybaczą, że z kartki, ale chciałem być precyzyjny. W tym roku, jeżeli chodzi o Straż Miejską, jest zaplanowane, ja może będę zakrąglał do pełnych tysięcy, ponad 567 tysięcy. To jest koszt funkcjonowania Straży Miejskiej w roku 2012. Z tego trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że gro to są koszty wynagrodzeń osobowych pracowników i z tych 567 tysięcy wynagrodzenia pracowników to ponad 400 tysięcy, czyli zdecydowana większość. Na tą kwotę składają się drobne zakupy, jeżeli chodzi na przykład o materiały wyposażenia. Roczny koszt to jest 16 tysięcy. Czy koszty szkoleń w wysokości 3000 rocznie. To daje nam w sumie kwotę, o której wcześniej mówiłem, natomiast trzeba pamiętać, że z tej kwoty w budżecie zostało zapisane z 567 tysięcy 100 tysięcy na budowę tak naprawdę, bo trudno mówić o rozbudowie czegoś, czego nie ma, systemu monitoringu. Na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę nowe zadanie, 560 tysięcy, 100 tysięcy monitoring, 400 tysięcy koszty osobowe, pozostała kwota to mówię, bieżące funkcjonowanie, chociażby nie wiem, kwestia paliwa do samochodu czy ubezpieczenia. Druga część pytania, chyba temat na osobny wywiad, czy straż jest potrzebna? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak i niezależnie od tego, że faktycznie wątek Straży Miejskiej jest najbardziej lubianym wątkiem na forum dyskusyjnym, bez wątpienia. Ostatnio internauci świętowali 25-tysięczne odsłonięcie wątku Straż Miejska. Ale tak naprawdę trudno wyobrazić sobie bieżące funkcjonowanie bez straży, biorąc pod uwagę zakres działań, począwszy od usług na rzecz urzędu, skończywszy na kwestiach związanych z utrzymaniem czystości i porządku, na regulowaniu kwestii parkingowych w centrum miasta, poprzez zajmowanie się w myśl ustawy o ochronie zwierząt, na przykład wałęsającymi się psami, a skończywszy na pomocy w sytuacjach zarządzania kryzysowego. Natomiast ja myślę, że pytanie trzeba zadać inaczej i tutaj proszę traktować mój głos jako początek dyskusji. Nie czy straż, tylko jaka straż. I tu myślę, że jest bardzo, bardzo wiele do przemyślenia, ponieważ moim zdaniem w tej chwili skład osobowy straży faktycznie pozwala na funkcjonowanie w tym kształcie, o którym powiedziałem, natomiast nie pozwala na dodawanie zadań strażnikom, czyli na przykład odpowiedzialne potraktowanie rozbudowy monitoringu. Trudno wyobrazić sobie system monitoringu bez ciągłego nadzoru nad systemem wizyjnym. Ktoś po prostu musi patrzeć w ekrany. W tym wypadku, jeżeli to byłby strażnik, który w tej chwili pracuje, to jednego strażnika na ulicach mniej, a na to nie chciałbym pozwolić. Natomiast pytanie,
dlaczego strażników nie widać? No to pytanie można odwrócić bardzo szybko, bo na przykład jeżeli ktoś dostaje mandat 500 zł za parkowanie na wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych, a tego pilnujemy szczególnie mocno, to widać, prawda? Natomiast biorąc pod uwagę ilość drobnych zdarzeń, wykroczeń, czy chociażby takich kwestii, gdzie one często są wiązane automatycznie ze Strażą Miejską, jak na przykład porządek i psie odchody, to też kojarzę się, tam powinien być strażnik. No nie jest to fizycznie możliwe. Było także pytanie o kwestie związane z dochodami straży. Jakie straż przynosi dochody? No to generalnie w dochodach zaplanowane są niewielkie kwoty. Jak dobrze pamiętam, około 10 tysięcy rocznie. To właśnie kwota wpływająca z udzielonych mandatów przez strażników miejskich i to jest jedyny dochód, jaki przynosi Straż Miejska w sensie finansowym, bo nie należy mylić dochodu z korzyściami. Moim zdaniem one są, natomiast trzeba się zastanowić, w obecnym składzie straż nie wykroczy poza pewne ramy, chociażby poruszę tylko jeden temat, całodobowych dyżurów strażników miejskich. Proszę pamiętać, że to są normalne osoby, podlegające na przykład kwestiom regulaminu czasu pracy. Więc jeżeli ktoś jest w nocy w pracy, no to następnego dnia nie może pełnić automatycznie dyżuru, więc myślę, że debata przed nami. Ilu mamy strażników? Bo ludzie mówią, że ich nie widać, ale tak naprawdę ich jest bardzo mało. No tak naprawdę strażników jest 6. I tych 6 strażników, biorąc pod uwagę cały czas trwający dyżur przy ulicy Kilińskiego, biorąc pod uwagę kwestie też normalnych sytuacji związanych na przykład z urlopem czy z nadgodzinami, które są wykorzystywane, no to tych strażników poza budynkiem na ulicy Kilińskiego na całą gminę, w sensie możliwych, gotowych, no jest 4-5, czyli niewielu. Myślę, że w miarę wyczerpująca odpowiedź, a jeżeli będą następne pytania, do których zachęcamy, postaramy się następnym razem dopowiedzieć. Kolejne pytanie od, i tutaj nie wiem czemu pani prosiła, żeby przeczytać, pani Kasia. Pani Kasia prosiła, aby zadać to pytanie i ono odnosi się do ustawy, która weszła w życie 7 marca, tak zwanych metryczkach decyzji administracyjnych. Co pan sądzi na temat tej ustawy? To jest bardzo ciekawy wątek, bardzo interesujący i niestety muszę przyznać, że taki bardzo polski wątek, ponieważ jak zwykle na samym początku szczytna idea i ustawa, która weszła w lipcu zeszłego roku, została przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta w sierpniu, faktycznie 7 marca 2012, czyli bardzo długi okres vacatio legis, weszła w życie. Na dzień dzisiejszy jest martwa. Jest martwa, czyli jest przepisem nieobowiązującym. Mówiąc krótko, w metryczkach chodzi o ukrócenie anonimowości postępowania decyzyjnego, czyli na etapie jakiejkolwiek sprawy czy decyzji podejmowanej w urzędzie, metryczka powoduje, że jest dokumentem do dokumentu, czyli do postępowania i widać na każdym etapie, kto z imienia i nazwiska, jaki urzędnik zajmuje się sprawą, jakie przygotowuje materiały i ostatecznie kto podejmuje decyzję. To ma powodować, że często ustawa o metryczkach jest zwana ustawą o transparentności, czyli jawność postępowania. To jest także bardzo istotne, ponieważ w perspektywie czasu, po kilku latach, metryczki jako dokumenty zachowane mogą wskazywać, kto kiedyś przed paroma laty zajmował się daną sprawą. Sama idea jest dobra. Natomiast przepis martwy dlatego, ponieważ do ustawy nie ma żadnych przepisów wykonawczych. No, trzeba powiedzieć prosto, nie ma samej metryczki. Odpowiedzialny minister do dzisiaj nie stworzył druku metryczki, który byłby do stosowania, bo też wartością byłoby ujednolicenie metryczki na poziomie całego kraju. Więc tego druku nie ma przepisów wykonawczych, więc na dzień dzisiejszy metryczki, tak jak powiedziałem, po prostu nie funkcjonują. Natomiast moja wątpliwość, nie dyskutując samą słuszną ideą, no pojawia się, proszę zwrócić uwagę, metryczki także miały sprawić, że decyzje będą podejmowane relatywnie szybko i te decyzje będą w jakikolwiek sposób nieobarczone już, nazwijmy to wprost, prywatą czy interesownością urzędnika, ponieważ w
wpis metryczny będzie wyraźnie wskazywał, kto był zainteresowany i kto podejmował decyzję. Ale teraz zwykły urzędnik, najzwyklejszy w świecie, biorąc pod uwagę także powiązanie z odpowiedzialnością karną oraz finansową, to się pojawia po raz pierwszy, mówi się o 12-krotności wynagrodzenia. Taką karą można obarczyć urzędnika. Zamiast przyspieszyć, to proszę zwrócić uwagę, no, urzędnik będzie wyjątkowo ostrożny, wyjątkowo wolniej działający i w sytuacjach spornych ja myślę, że będzie podejmował decyzje mające na celu odwleczenie załatwienia sprawy. Więc tutaj pojawia się bardzo, bardzo wyraźny dysonans, bo z jednej strony decyzja szybko, ale z drugiej strony szybko to nie znaczy ryzykownie. I w tym wypadku metryczki mogą stworzyć sytuację braku decyzyjności. Te decyzje będą odwlekane, postępowania będą rozciągnięte w czasie. Mam nadzieję, że przepisy wykonawcze jednoznacznie określą, jakiego rodzaju sprawy będą podlegały metrykowaniu. To też jest istotne, bo mam nadzieję, że nienormalne decyzje, czyli takie obligatoryjnie wynikające wprost z ustawy, bo w tym wypadku, ja już się obawiam, ten sam urzędnik, który decyzję przygotowuje, on jednocześnie równolegle będzie prowadził sprawę metryczki. Czyli coś, co ma ograniczyć biurokrację, de facto mnoży ją razy dwa. Czyli wbrew pozorom, mimo że ludzie, mieszkańcy cieszą się, że to wchodzi, to może im życie utrudnić, a nie ułatwić. Tak, metryczki wprost nazwane są, ja zdaję sobie sprawę, że urzędy w tym kraju, nie myślę tylko wprost o Urzędzie Gminy Kęty, bo proszę tego nie odbierać, ale w ogóle, na przykład urzędy skarbowe, prawda, i orzecznictwo o sprawach podatkowych, które doprowadziło do niejednej upadłości, czy do problemów dobrze prosperujące firmy, w tym wypadku też mogą przynieść skutek jeszcze inny, a mianowicie taki, że w decyzjach spornych podatkowych będą podejmowane decyzje na szkodę państwa. Czyli tam, gdzie podatek może być sporem, będzie podejmowana decyzja, że jednak ten podatek będzie bądź umorzony, bądź nie będzie wszczynane postępowanie podatkowe. Ale niestety podatki to przecież z podatków budujemy drogi, utrzymujemy szkoły, przedszkola. I mam nadzieję, że to nie będzie początek dużego kryzysu. Miejmy taką nadzieję. Kolejne pytanie z osiedla nad Sołą dotyczy obwodnicy południowo-zachodniej, która będzie, teraz będzie drugi etap, niedługo się rozpoczynał. Mieszkańcy pytają, kiedy ten etap się rozpocznie, kiedy się zakończy, czy będą znaki ograniczenia tonażu pod wiaduktem, ewentualnie jaki to będzie tonaż? W tej chwili trwa cykl, czyli ten etap pierwszy zakończony podłączeniem obwodnicy do ulicy Żwirki i Wigury będzie kontynuowany w sposób naturalny. Wiele prac ziemnych, regulacyjnych jest już wykonanych i do końca tego roku, 2012, plan jest taki, aby obwodnica została włączona do ulicy Spacerowej. Kilkadziesiąt, może 150 metrów przed wiaduktem. To jest plan na ten rok. Podpisane umowy są obowiązujące. W dalszym ciągu generalnym wykonawcą jest firma Skanska. I na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń. Co do kwestii tonażu, to tutaj pokutuje pojęcie obwodnicy. Ta obwodnica tak naprawdę jest łącznikiem, który ma służyć mieszkańcom, czyli przede wszystkim paru tysiącom osób na kęckich osiedlach oraz mieszkańcom udającym się w kierunku Kęt Podlesia. Ci mieszkańcy poruszają się samochodami osobowymi. Obwodnica w obecnym zamiarze i polityce urzędu nie będzie w żaden sposób służyła ruchowi tranzytowemu, czyli to nie jest obwodnica dla popularnie samochodów ciężarowych zwanych tirami. To nie te auta. Natomiast nie przewidujemy także na tym etapie jakichkolwiek przeróbek czy poszerzeń prześwitu wiaduktu pod torami, więc to jest chyba najlepsze ograniczenie, jeżeli chodzi o potencjalnych kierowców, którzy chcieliby w ten sposób poruszać się obwodnicą ciężkimi samochodami. A problem jest istotny, ponieważ ja codziennie pomimo zakazów widzę kilkanaście ciężkich tirów, które wjeżdżają w kęcki rynek. Więc ta konstrukcja drogowo-kolejowa, myślę, że skutecznie będzie barierą dla tego rodzaju ciężkiego ruchu. Być może tłumaczeniem jest, a propos tych tirów, nie widziałem znaku, nie zauważyłem, często tak mówię.
zrobią. Niestety. Kierowcy powinni zauważyć, prawda? To prawda. Kolejne pytanie dotyczy w dalszym ciągu obwodnicy. Chodzi o ulicę, o skrzyżowanie. Jak będzie połączona z ulicą Sobieskiego? Jak zostanie rozwiązane skrzyżowanie z ulicą Młodzieży Polskiej? Czy będzie tam zrobione rondo? Jak to będzie rozwiązane? W tej chwili zostały zlecone prace koncepcyjne nad właśnie wykonaniem projektu, czy wstępnej koncepcji projektu przyłączenia ulicy, nazwijmy to spacerowej, czyli tej już z włączoną obwodnicą do ulicy Sobieskiego. I wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rondo, natomiast pojawiają się problemy polegające na zbyt małej ilości miejsca, ponieważ kreślenie ronda jest obarczone przepisami polegającymi na przykład na promieniach skrętu, na wielkości tego ronda i tam miejsca jest mało. Rozwiązywana w tej chwili jest koncepcyjna sprawa, natomiast trudno wyobrazić sobie przyłączenie obwodnicy do ulicy Sobieskiego bez ronda. Natomiast jaki kształt ten rondo przyjmie do końca nie wiem, natomiast wiem, że nie będzie to rondo eliptyczne, rondo pod górkę, bo te ronda sprawiają problemy. Natomiast jest też możliwe wykorzystanie obecnego ciągu ulicy Spacerowej, przynajmniej na przykład w kierunku na osiedle, patrząc od ulicy Sobieskiego, na przykład jako drogę jednokierunkową, żeby jadąc z Podlesia można było wjechać w obecną ulicę Spacerową i być już na obwodnicy, a nie dojeżdżając do ronda. Wydaje się, że to rondo, patrząc w kierunku centrum miasta, ono będzie bardziej przesunięte w kierunku ulicy Młodzieży Polskiej niż ulicy Spacerowej, czyli w kierunku zachodnim. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy, no, znowu ulic. Tym razem przeważają drogi. Dużo ostatnio było słychać na temat ulicy, która ma biec za Biedronką, o panu, który protestuje. Mieszkańcy są ciekawi, to z kilku miejscowości, ponieważ słuchy z różnych mediów dochodziły. O co tak naprawdę chodzi? Jaka droga? Skąd droga za Biedronką? To jest generalnie plan tej drogi w sensie formalnym pojawił się w roku 2006. Kiedy w planie zagospodarowania przestrzennego łącznik pomiędzy ulicą Sobieskiego a ulicą Świętokrzyską, mniej więcej w kierunku na wylocie na ulicę Słowackiego, pojawił się jako pas zarezerwowany pod budowę drogi. Natomiast w tej chwili ta droga jako pewien idea, ona jest obecna w dokumentach urzędowych od roku 1992, czyli obchodzimy 20-lecie idei drogi. I w tej chwili po 20 latach dochodzi do sytuacji finalnej, czyli jest podejmowana decyzja, że ta droga ma być budowana. W związku z tym droga przebiega po różnego rodzaju terenach. W większości te tereny są wykupione przez gminę. Mamy sytuację, że przy ulicy Sobieskiego to są tereny, gdzie nastąpi decyzja o ewentualnym wykupie działek od właściciela Biedronki. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie protestującego mieszkańca, przez którego działkę ta droga ma przebiegać. Zresztą to jest chyba klasyczny sposób na rozwiązywanie problemu z budowaniem dróg, polegającym na tym, że mamy projekt, potem wchodzimy konkretnie w teren i jest niestety tak zwany ZRID i ustawa drogowa, która pozwala na wywłaszczenie działek, oczywiście za pełnym odszkodowaniem pod budowę drogi. Ta droga jest bardzo potrzebna. Ona komunikuje także ulicę Zieloną i pozwala de facto na odciążenie takich dróg, chociażby jak ulica Nieznanego Żołnierza, jak ulica Wojska Polskiego, jak ulica Stojałowskiego. To też komunikuje m.in. osiedle Kamieniec dodatkowo z centrum miasta. Jaki będzie dalszy kierunek losów tej drogi? Decyzja tak naprawdę musi zapaść szybko. W tej chwili trwają dyskusje. Ja, tak jak powiedziałem, wykluczam jakiekolwiek rozwiązanie, nazwijmy to siłowe, prawda? Żyjemy w cywilizowanym kraju, gdzie przede wszystkim szanuje się, taką mam nadzieję, że będzie w gminie Kęty, jestem pewien, własność. Natomiast bez wątpienia jest klasyczny dylemat, czy interes pojedynczej osoby, pojedynczej rodziny, czy interes miasta, ponieważ ta droga na pewno powoduje, że te tereny, które są za Biedronką, a Kęczanie doskonale wiedzą, że mamy tam chaszcze i mnóstwo nieużytkowanej zieleni, w planie są zapisane jako tereny pod budownictwo wielomieszkaniowe i chcemy, aby tam wreszcie
powstały mieszkania dla kęczan. A tu nasuwa mi się, to jest może złe porównanie na tak dużą skalę, ale przez to między innymi nie mamy BDI w Kętach, prawda? Protesty w Andrychowie, później w Wadowicach i... Tak, oczywiście. Ja to, tak jak mówię, podchodzę do tego z wyjątkowym szacunkiem dla rodziny, po której działce przebiega ta droga. Będę robił wszystko, aby rozwiązanie znaleźć salomonowe, które pozwoli tutaj na uszanowanie woli rodziny, ale nie do pogodzenia jest kwestia mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli nie da się zachować działki w obecnym kształcie i nie da się wybudować drogi. Trzeba będzie sobie wyraźnie powiedzieć, w jakim kierunku pójdziemy. Dziękuję. No i teraz może nie droga, może po części droga. Czyli jednak rondo. Droga. Dokładnie, dokładnie. Mieszkańcy są uparci, drogi ich bardzo interesują. Trudno im się dziwić zresztą. Chodzi o nowe rondo, które powstało przy grupie Kęty. Było głośno o nazwie, nawet ankieta była przeprowadzana, ale mieszkańcy nie wiedzą, na czym stanęło, jak rondo będzie się nazywać. Oczywiście, ja już wyjaśniam. Było głośno, bo takie było założenie. Na portalu gminnym została przeprowadzona ankieta, która miała wskazać obszar zainteresowań, jeżeli chodzi o nazewnictwo dla nowego ronda. Natomiast ta ankieta w żadnej mierze nie jest ani sposobem wyboru na ostateczną nazwę ronda. Miała tylko tak naprawdę rozpocząć temat dyskusji. W tej chwili na obecny stan mojej wiedzy kwestie bodajże 3 formalnie złożonych wniosków o nadanie nazwy jest w Biurze Rady Miejskiej i zgodnie z procedurami uchwalonymi przez Radę Miejską, to Rada Miejska ostatecznie podejmuje decyzję o nadaniu nazwy i no chyba myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będzie to procedowane na Komisji Organizacyjno-Regulaminowej, czyli w tej chwili ruch po stronie Państwa Radnych. A czy wiemy, jakie nazwy zostały zgłoszone? Pamiętam 2, to znaczy, chyba wszystkie 3. To jest mowa o rondzie burmistrza Zajączka, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność przy grupie Kęty złożył wniosek o nadanie nazwy rondo Solidarności. I jak dobrze pamiętam, to właśnie tej informacji szukałem w głowie, cech rzemiosł różnych zawnioskował, aby rondo nosiło imię pana Jana Klęcza. Czyli o tych 3 oficjalnych informacjach wiem, decyzja w tej chwili będzie należała do najpierw do komisji, później do rady. Komisja zarekomenduje radzie nazwę. Oczywiście żadna z propozycji może nie być uwzględniona. To jest kwestia zupełnie w tej chwili otwarta. Dziękuję. Teraz nie o drogach. Coś nowego. Nowego, może nie nowego. Mieszkańcy, znowu tutaj chodzi o osiedle nad Sołą. Mieszkańców interesuje park, ponieważ robi się ciepło, wiosna, i prawdopodobnie powróci problem młodzieży, która wieczorami pije w parku alkohol. Dzieją się tam jeszcze inne rzeczy, których dokładnie nie będę wymieniać. W każdym bądź razie mieszkańcy pytają, czy będzie tam prowadzona jakaś kontrola policji czy straży miejskiej, czy park będzie oświetlony. Jeżeli będzie, to czy to będzie przed wakacjami, albo czy w ogóle będzie oświetlony. Problem młodzieży nie tylko się pojawił, on już się pojawił, natomiast ja tutaj w żaden sposób nie poszedłem w kierunku wieku, prawda, bo tutaj też cóż jest granicą, prawda, młodzieży, więc generalnie ludzi, którzy niedobrze korzystają z naszych parków, bo to nie jest tylko problem parku na osiedlu, parku nad Sołą, ale to jest park przy ulicy Sobieskiego, to są parki, które funkcjonują w sposób mniej lub bardziej formalny, ale ja ostatnio byłem zszokowany informacją, że na przykład w parku w Malcu jest problem z zbyt szybko jeżdżącymi motocyklistami, którzy jeżdżą po parku. Także punktem wyjścia to nie jest problem samego parku, tylko problem ludzi, którzy z parku korzystają. I faktycznie tych parków mamy sporo na terenie miasta, na terenie gminy i
utrzymanie porządku w sensie restrykcyjnym, czyli postawienie policjanta, funkcjonariusza Straży Miejskiej na każdej alejce, fizycznie jest niemożliwe. Natomiast stworzenie systemu szybkiego reagowania, to znaczy wtedy, kiedy coś się dzieje i pojawia się na przykład policja, no tutaj prosimy o współpracę mieszkańców. Ten temat, on będzie zawsze wracał. Ja ostatnio byłem zszokowany widokiem dość dużego ogniska w parku doktora Dziewiońskiego przy ulicy Sobieskiego. Podobno jest to rzecz normalna. Tam ogniska są na porządku dziennym, a właściwie wieczornym czy nocnym, co nie powinno mieć miejsca. Nie ulega wątpliwości, że problem jest duży, ponieważ my to widzimy, chociażby dzisiaj mój zastępca był w parku nad Sołą, oglądał zniszczenia, dewastacje i tak naprawdę nieporządek pozostawiony po weekendzie. Oświetlenie jest jedną z metod, prawda? Tam, gdzie nie jest ciemno, jest podobno bezpieczniej, natomiast bez wątpienia musimy wprowadzić system polegający na tym, że oczekiwane wizyty straży oraz policji będą częstsze, będą skuteczne i niestety chciałbym, aby doszło nie tylko kwestia karania, bo tutaj nie chodzi o karania, ale na przykład werdyktów sądowych polegających na nawiązkach pracy społecznej. Czyli ten, który zapaskudził park, jeżeli będzie go sprzątał pod nadzorem kuratora sądowego, być może będziemy mieli o jeden problem mniej. Natomiast prosimy o kontakt, prosimy o zgłaszanie niezwłoczne. Jeszcze raz przypominam, że jakąkolwiek interwencję policji można poprzedzić anonimowym zgłoszeniem, czyli nie ma obowiązku podawania swojego imienia, nazwiska, adresu. Można wprost zadzwonić na policję i w tym momencie, jeżeli to policja nie zareaguje szybko i właściwie, no to mamy wyraźnie skanalizowany problem. Natomiast nie jest możliwe, aby biorąc pod uwagę, w tej chwili tak naprawdę wiosna nam wybuchła, aby wszędzie tam, gdzie są parki, gdzie są ławki, gdzie są alejki, pojawili się policjanci czy funkcjonariusze. Ich praca musi być skuteczna, czyli punktowa. Oni powinni się pojawiać tam, gdzie coś się dzieje. Działanie prewencyjne, czyli na przykład na stałe postawienie radiowozu czy patrolu w jednym miejscu, powoduje mobilność, prawda? Czyli grupa, która ma w planie tak zwane piwko, się przeniesie do innego parku i to sytuacji niestety nie zmieni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Burmistrzowi za czas. Pięknie dziękuję. Żegnając się z Państwem, zachęcam do zadawania pytań, jak zwykle na nasz adres mailowy redakcja@tvkenty.pl. Życzę miłego dnia. Do widzenia.